Dzień dobry, Ariel Jakubowski, lat 41. W 2012 roku zakończyłem karierę zawodniczą. Od tamtej pory zajmuję się trenerką, praktycznie cały czas związany z Ursusem Warszawa, ale pracowałem również w Zniczu Pruszków i Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. No na pewno spodziewaliśmy się, że mecz będzie trudny, ze względu na to, że dobrze mieliśmy przeanalizowanego przeciwnika i widzieliśmy, że gra naprawdę dobry futbol z jednej strony, z drugiej strony no też zawodnicy byli po ciężkim meczu pucharowym środowym, więc też tak trochę się obawialiśmy o przygotowanie motoryczne, w sensie takim, czy po prostu na odpowiednim poziomie będą w stanie zagrać mecz praktycznie w takim samym składzie, więc tu akurat dali odpowiedź chłopcy pozytywną, bo można powiedzieć, że mocno popracowali, bardzo motorycznie, bardzo fajnie to wyglądało i w dziesiątkę można powiedzieć, że momentami nawet narzucaliśmy swój styl gry, no ale niestety no, troszkę nas przeciwnik wypunktował z takim trochę może większym doświadczeniem, większą taką kulturą gry. No i tutaj na pewno ciężki debiut z tego względu, że no, straciliśmy 3 bramki, zrzucamy to na ten mikrocykl, który teraz będzie, że po prostu trzeba będzie wyeliminować te błędy. Wiadomo, że to się nie wyeliminuje w ciągu trzech treningów czy iluś, ale no, przez to, że przełożyliśmy mecz z Chojnicami, mamy 2 mikrocykle treningowe, żeby się przygotować na mecz z Odrą Opole i na pewno będziemy tutaj mocno pracować nad tymi mankamentami, które było widać w meczu z Jastrzębiem. No na pewno myślimy cały czas o tym, analizujemy, też nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale no, na pewno będziemy zmieniać coś w sposobie samego bronienia stałych fragmentów gry i też trochę obrony akcji normalnie, które idą cały czas na boisku, więc tutaj również dlatego się cieszymy, że mamy trochę więcej czasu do tego meczu z Opolem, gdzie na pewno będziemy tutaj mocniej też zwracać na stałe fragmenty gry, czy to w defensywie, czy w ofensywie. No nie chcę się do tego tutaj określać. Są 3 mecze, wiadomo, jest do zdobycia 9 punktów. Będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu i teraz myślimy tylko i wyłącznie o meczu z Odrą Opole, żeby po prostu w tym meczu zdobyć 3 punkty. No na pewno teraz jesteśmy skupieni na pracy z tą kadrą, z tą ekipą, którą mamy i tutaj tak jak wcześniej też na analizie sobie powiedzieliśmy meczu, że naprawdę pokazali charakter, bo już przy tym 2-0 w dziesiątkę zerwali się do walki, udało się strzelić kontaktowego gola i jeszcze były sytuacje, żeby po prostu co najmniej zremisować ten mecz, więc tutaj na duży plus. Nad wzmocnieniami, które no, wydaje się na pierwszy rzut oka, że są potrzebne, będziemy się zastanawiać po lidze. Wrażenia bardzo pozytywne, naprawdę ludzie bardzo życzliwi, kulturalni, warunki pracy też bardzo dobre, bo są boiska naturalne, boczne. Chłopcy chętni bardzo do pracy różnego rodzaju, czy to teoretycznej, czy to tutaj siłowej, czy na boisku, czy w treningu motorycznym, więc tutaj jak najbardziej jestem zadowolony z początku, jeżeli chodzi o pracę, no na pewno jestem mniej zadowolony z tego, że no, punktów nie zdobyliśmy z Jastrzębiem. Mam nadzieję, że ta nasza tutaj wspólna współpraca i praca chłopaków na treningach i sztabu całego przyniesie efekty punktowe jeszcze do końca rundy.